Trenerzy Lubuskiego, pan Rubczyński i Sobczak. SKM, dwa, trzy pytania, panie trenerze Rubczyński. Organizował pan finały U14 w Żarach. Zdobyliście mistrzostwo, ale nie o to chcę pytać, kto które miejsce zajął, tylko o to, od tego czasu, czy się wiele zmieniło w wyszkoleniu chłopaków. No, to jest praktycznie 4 miesiące. Tak, ale ja tutaj mówię o wyszkoleniu indywidualnym. Indywidualnych zawodników, bardzo nam się podoba w Żelach. Czyli zdecydowanie lepiej niż u was na finałach. Bardzo fajnie dla nas. Kto jeszcze? Pomerania, czym was wczoraj zaskoczyło, zwyciężając z wami? Lepszą drużyną, lepsza dyspozycja. A czy panu się podoba ten system tych zmian w czasie kwarty po 5 minut? Bardzo dobrze. Może tak być? Ja bym był i optowałbym za to. Skoro przegraliście z Pomeranią, to na pewno byście chcieli, żeby teraz Pomerania wygrała. Bo zawsze można powiedzieć, że przegraliśmy z mistrzem. Bardzo szanuję trenera, jak zespół wypadł? Ktoś wybitnie zagrał na tym turnieju, czy raczej równy zespół? Drużyna zagrała, żeśmy zdobyli, że tak powiem, trzecie miejsce drużyna. Indywidualnie sobie bardzo fajnie się zaprezentowali. W komentarzach się pojawiło, że dlaczego tylko gracie dwoma klubami, a jeszcze są inne zespoły. Niestety nie mamy zawodników, nie robiliśmy szkolenia, testy, widzimy tych chłopców na co dzień wygranych w rozgrywkach. Nie ma na chwilę obecną. Będziecie szukać, ale jak się coś pojawi. Za chwileczkę, za tydzień, region południe. Kto tam może wygrać? Kto tam będzie w finale? O, może tak się zapytam. Jeżeli będzie taka możliwość, to Małopolskie. Bardzo mocne. Możliwe, że półfinały będą inne niż wcześniej, czyli nie będzie tak jak zawsze te same grupy, tylko może być losowanie. To by było sprawiedliwe? A będziecie się starać o organizację? Pewnie. 19-15. Na razie tyle, zrobimy jeszcze filmiki.